Raz, raz. Kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Piotr Banasiewicz. I dzisiaj jesteśmy tu, żeby mówić wam o prawdzie. I Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus to ten, który przyszedł do ludu i przyszedł do nich, bo zobaczył, że nie mają pasterza. I ludzie bez Boga są jak owce bez pasterza. Nie mają tak naprawdę zrozumienia, gdzie idą, dokąd idą i po co idą. I ja żyłem tak samo. Ja żyłem w zwiedzeniu. Wiecie, zostałem wychowany w rodzinie, gdzie wiara była po prostu rzeczą podstawową. Tak mówili, ale ta wiara nie opierała się na prawdziwych wartościach. Ta wiara nie opierała się na tym, co mówi Boże Słowo. Ja miałem chrzest, miałem bierzmowanie, byłem człowiekiem, który deklarował się, że wierzy. I może dzisiaj myślicie sobie, dlaczego ci ludzie do mnie mówią o wierze, skoro ja jestem człowiekiem wierzącym. Ale ja odkryłem, ja zrozumiałem, że prawdziwa prawda jest w narodzeniu się na nowo. Ja zrozumiałem, że ja jestem martwy. Ja wzrosłem w domu, gdzie nie miałem pieniędzy, gdzie my po prostu byliśmy, jakby poniżenie cały czas mi towarzyszyło. Ja jako małe dziecko pamiętam, nie miałem książek. Ja pamiętam, nie jeździłem na wycieczki. Pamiętam, że nie miałem czasami co jeść. Pamiętam, że odrabiałem prace domowe przy świeczkach, dlatego że nie mieliśmy prądu w domu. I wzrastając w takiej atmosferze, ja stałem się człowiekiem poniżonym i człowiekiem wewnętrznie poranionym. I ja szukałem w tym świecie radości. Ja żyłem w strukturze tego świata, słuchałem tej muzyki, ja oglądałem po prostu i uczestniczyłem w tym wszystkim, co się dzieje na tym świecie, ale nie znalazłem w tym szczęścia, nie znalazłem w tym prawdy i ja myślałem, że jestem moralnie dobry, uważałem się za dobrego człowieka, mówiłem do siebie, że przecież wierzę w Boga, przecież wszystko jest okej, przecież jestem człowiekiem wierzącym, dopóki nie skonfrontowałem się z prawdą, kiedy wyjechałem do Anglii, tam poznałem człowieka, który siedział w więzieniu, który wyrzucił swoją żonę za drzwi i on po prostu był człowiekiem absolutnie pogubionym i on mi powiedział o narodzeniu się na nowo. Ja zapytałem Boga, co to znaczy, Boże? Dlaczego ja nie wiem? Dlaczego ja chodzę 20 lat do kościoła? Dlaczego ja mówię, że jestem człowiekiem wierzącym, a ja nie wiem, co to znaczy? A ja nigdy nie czytałem Bożego Słowa. I ja zrozumiałem, że Bóg stwarza doskonałego człowieka na swój obraz, że Bóg stwarza człowieka do relacji z Nim samym. I Bóg ukochał tak bardzo człowieka, że chciał po prostu mieć z nim relację, ale ze względu na bunt człowieka, na kłamstwo diabelskie, ten człowiek upada, umiera i ten człowiek zostaje oddzielony od Boga. Człowiek składa się z ducha, z duszy i z ciała i ten duch umiera. I od tego momentu człowiek oddzielony od Boga staje się wykręcony na obraz diabelski, dlatego że Bóg stwarza człowieka na swój obraz, ale grzech sprawia to, że człowiek staje się istotą grzeszną, samolubną, egoistyczną, sarkastyczną, myśli o sobie i nie patrzy na Boga. Ludzie odwrócili się od prawdy Bożej. Jest napisane, że bardziej umiłowali grzech niż prawdę Bożą. I ja zrozumiałem, że ja właśnie taki byłem, przekręcony na ten diabelski obraz. Jest napisane, że po prostu ci, którzy są oddzieleni od Boga, są synami diabła. Ja zrozumiałem, że w tamtym czasie byłem synem diabła. I kiedy przyszedł taki kulminacyjny moment mojego życia, kiedy przyszedł moment, kiedy wszystko się już posypało, kiedy przyszedł moment, że zostałem sam, że narkotyki, w których pokładałem nadzieję, nic mi nie dały, to ja skonfrontowałem się z tą prawdą. Ten człowiek powiedział mi, ja zrozumiałem, że jestem martwy, że wewnętrznie tak naprawdę jestem pusty, że jestem egoistyczny, że wcale nie jestem dobrym człowiekiem i że tak naprawdę, jeżeli będę szedł tą drogą, to będę na wieki potępiony. Ja zrozumiałem sedno Ewangelii, bo Bóg w swoim odwiecznym planie posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który wziął na siebie wszelki grzech. I jest napisane, że karą za grzech jest śmierć i każdy z nas powinien umrzeć, ale umarł za każdego z nas Jezus Chrystus 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. I problemem nie jest to, że zgrzeszyłeś, ale sednem sprawy jest to, jak odpowiesz na tą prawdę. Czy dzisiaj przejdziesz obojętnie? Czy dzisiaj po prostu przejdziesz i spojrzysz na doskonałe dzieło Jezusa Chrystusa, na to, co może ciebie uwolnić, na to, co może ciebie zbawić, na tego, który umiłował ciebie. Jest napisane, że nie ma większej miłości na te, gdy ktoś kładzie życie za swoje owce. I on jest doskonałym pasterzem. Jest napisane, że diabeł to kłamca, że on jest złodziejem, że przychodzi, aby kraść, zatracać i zażynać. I
on okradł moje życie, on okradł mnie z radości. Ja, kiedy narkotyki przestawały działać, byłem w tym samym miejscu, byłem dalej pusty, byłem dalej zniewolony, byłem dalej okłamany i ja zrozumiałem, że ja potrzebuję Jego, że ja chcę. I Jezus Chrystus, On jest niesamowitym Mesjaszem, On jest Zbawicielem. On wziął wszelką chorobę i wszelką słabość, nie tylko zbawienie, ale wszelkie Twoje niedomagania, wszelkie Twoje stany depresyjne, wszelkie opresje, wszelkie miejsca, w których jesteś okradziony, On poniósł na krzyżu Golgoty i dzisiaj możesz odebrać dla siebie swoje uzdrowienie, swoje uwolnienie. Możesz dzisiaj przyjąć prawdę Ewangelii i możesz stać się nowym człowiekiem. Ja stałem się nowym człowiekiem w momencie, kiedy zrozumiałem, jak bardzo Jezus mnie umiłował, kiedy zdecydowałem się odpowiedzieć na tą prawdę. Zacząłem doświadczać niesamowitej miłości. Zrozumiałem, że On posłał swojego Syna, aby mnie wykupić, aby wyciągnąć mnie z dna, aby przyjść po mnie. I zrozumiałem, że On został nieludzko oszpecony. Kiedy szedł na krzyż, to nie wstydził się, tak jak wielu dzisiaj z Was. Wstydzi się Ewangelii, wstydzicie się podejść, wstydzicie przyznać się do Jezusa. On nie wstydził się przyznać się do Was. Dlatego zachęcam Was, jeżeli to słowo Cię dotyka dzisiaj, to podejdź. Możesz stać się nowym człowiekiem. Nie bój się tej prawdy. Ten świat to kłamstwo. Dzisiaj wielu ludzi patrzy i myśli sobie, co oni robią, jak tak można, po co to w ogóle jest, i przechodzą, żyją w tym złudzeniu. Ale ja nie wstydzę się Ewangelii, bo jest napisane, że ona jest mocą Bożą. I to jest prawdziwa moc. To jest prawdziwa moc, która Cię może wyzwolić. I ja chcę Ci powiedzieć, że jeżeli Ty dzisiaj nie przyjmiesz prawdy Ewangelii, to jesteś skazany na wieczne potępienie. Ale Jezus to nie jest jakiś religijny człowiek, który przychodzi i będzie Ci wypominał grzechy, ale On mówi do Ciebie, kocham Ciebie, jesteś moim stworzeniem, mam dla Ciebie niesamowity plan, mam dla Ciebie nowe życie i Ty możesz doświadczyć tego życia. Ja dzisiaj jestem szczęśliwym ojcem, jestem nowym człowiekiem, jestem wolny, byłem chory na nerwice natręt przez narkotyki. Zażywanie tych narkotyków przez długie lata sprawiło, że miałem depresję, że byłem człowiekiem poniżonym i ja odebrałem od Boga to, za co On zapłacił. On zapłacił wielką cenę, On zapłacił cenę swojej krwi. Nie ma nic takiego w dziejach ludzkości, czego dokonał Chrystus. I chcę Ci powiedzieć, że ja jestem szczęśliwy, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Dopiero odkryłem, kim prawdziwie jestem, że prawdziwie umarłem, że tamten człowiek, tamten Piotrek nie żyje, że jest nowy człowiek, że jest nowa po prostu postać. Ktoś, kto dzisiaj kocha, kto przebacza. Ja przebaczyłem swoim wrogom. Ja zmieniłem się o 180 stopni i Ty możesz tak samo, jeżeli tylko uwierzysz, jeżeli uwierzysz w dzieło krzyża i to przyjmiesz. Amen.